Jeżeli chodzi o efektywność chodu, należy zwrócić również uwagę na to, abyśmy przeplatali chód chodem o szybszym tempie i o wolniejszym tempie. Są to tak zwane interwały, dzięki czemu efektywniej możemy wpłynąć na to, abyśmy mogli zwiększać naszą wytrzymałość, naszą wydolność i jednocześnie zrzucić parę kilogramów. Istotna jest również postawa podczas chodu. Nie należy się pochylać. Ważne, żeby postawa podczas chodu była wyprostowana, żeby równomiernie i systematycznie poruszać kończynami górnymi w trakcie chodu i w trakcie przetaczania całej kończyny dolnej. Chód jest najbardziej fizjologiczną formą aktywności fizycznej. Nadaje się tak naprawdę dla każdej osoby, która chce rozpocząć swoją przygodę z jakąkolwiek aktywnością fizyczną. Jest ona bezpieczna, możemy sobie ją dostosować do swoich predyspozycji. Dzięki temu, że możemy zmieniać intensywność tego chodu, możemy też zwiększać swoją wytrzymałość, zwiększać swoją wydolność, dzięki czemu również gubiąc parę kilogramów. Żeby chodzić efektywnie, należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby przetaczanie stopy było prawidłowe. Również istotne jest, aby włączyć ręce tak naprawdę do całego ruchu, żeby one wykonywały ruch wahadłowy, dzięki czemu pracuje całe ciało, wzmacnia się jednocześnie i kończyny dolne, i cały korpus, i kończyny górne.